Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i moi drodzy, to co pan Piotr wypisuje, no to ja nie wiem. Zarzuca mi tutaj fałszywą interpretację kanonów, bo co wykazuje niby przez pracę, którą mi podał, tak, czy podesłał mi opracowanie z Uniwersytetu z Glasgow, które ma 130 stron, jakaś praca naukowa. A ja sobie tam ją trochę przejrzałem, no i tam jest generalnie historia Cypru, tak, która po konflikcie z Antiochią otrzymał możliwość wyświęcania kapłanów, prawda, i biskupów. No i to ma być niby dowód na niezależność Kościoła. Więc panie Piotrze, ja panu powiem tak. Od ponad tygodnia proszę pana o i mówimy sobie tutaj o ojcach kościołów, o ojcach kościoła. Tak, pan mówi, że to są kronikarze, historycy, prawda, i to są prywatne listy, tak? Czyli tych, którzy byli świadkami wiary pierwszych wieków kościoła, pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, prawda, ci, którzy formułowali credo, oni są zwykłymi kronikarzami, tak? Ich pan lekceważysz, a bierzesz sobie za autorytet jakąś pracę naukową napisaną 16 lat temu, tak? Bo tam jest data 2004 rok, tak? I to jest dla pana miernik prawdy. Praca naukowa z Uniwersytetu w Glasgow jest dla pana miarodajnym, wiarygodnym źródłem prawdy, tak? Ale ojcowie, pierwsi ojcowie Kościoła, pierwsi ojcowie apostolscy, jak ich zowią soborych świętych, świętymi ojcami, to nie, to są prywatne listy, tak? Więc panie Piotrze, podesłaniem tej pracy po prostu się pan skompromitował. Teraz, źle tłumaczę kanony, fałszywie i tak dalej, co pan wykazał podsyłając mi tą pracę z Uniwersytetu z Glasgow. Otóż panie Piotrze, panu powiem szczerze, że nawet jakbym miał chwilę czasu, to ja tam nie zajrzę do tej książki. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ja opieram swoją interpretację kanonów nie na pracy naukowej pisanej 16 lat temu, tylko na nauce pierwszego kościoła. Tak? Dlaczego, jeżeli są w kanonach, które pan też cytuje, że Rzym jest pierwszy, a przy ustanowieniu kościoła w Konstantynopolu jest napisane po biskupie Rzymu, prawda? To znaczy, że Rzym ma pierwszeństwo, a Konstantynopol jest drugi. Rzym istnieje od czasów świętego Piotra. Konstantynopol został ustanowiony w IV, nawet w V wieku, tak? W IV chyba. Więc dlaczego Rzym jest pierwszy? Otóż o pierwszeństwie Rzymu mówią pierwsi ojcowie Kościoła. Święty Irenausz z Lyonu, drugi wiek. Nie chce mi się już po prostu powtarzać i czytać tego, cośmy czytali trzykrotnie, tak? Klemens, pierwszy wiek, który pisze listy do Koryntian. To są prywatne listy. Papież Klemens, który upomina wspólnotę w Koryncie. Czy Rzym był odpowiedzialny za Korynt? Nie. Terytorialnie. Tak? No nie. A jednak tak. Bo pan mówi, że nie był. Ale katolicka wersja mówi, że był, bo Rzym miał zwierzchnictwo nad wszystkimi wspólnotami. Dlatego papież Klemens mógł napisać list do Koryntian. Po tym, jak zdjęli z urzędu biskupa i ile razy żeśmy czytali, że w sprawach spornych należy się odwoływać do biskupa. Nie ma co zamykać sprawy bez, właśnie jak mówi święty Augustyn, Roma locuta causa finita. Rzym przemówił, sprawa zakończona. I w świetle tych nauk, w świetle tego interpretować należy kanony, które przyszły później. Więc jeżeli mamy Rzym jest pierwszy, później jest Konstantynopol, to w świetle właśnie 400 lat nauki wcześniejszej od apostoła Piotra po sobory pierwsze powszechne nicejskie, prawda, tak do IV wieku, wszyscy ojcowie kościoła
podkreślają jednoznacznie pierwszeństwo Rzymu. Opat z Mileve pisze o jedynej stolicy Rzymu i żeby żadna stolica nie przeciwstawiała się Rzymowi. Tak? Więc panie Piotrze, pan się kompromitujesz, bo uwłaczasz ojcom Kościoła, a wywyższasz i czynisz z jakiejś pracy naukowej wiarygodne źródło, tak? Na której pan opierasz swoją wiarę, tak? I spojrzenie na pierwszy kościół chrześcijański, na pierwszy kościół Chrystusa, tak? Oczywiście współczesne dzieła, i właśnie ja teraz panu tu odbiję, współczesne dzieła pisane dzisiaj, prawda, mogą i dają pewne światło, prawda, które wynika z pogłębionej wiedzy starożytnych pism pierwszych kościołów, tak? Natomiast bezpośrednie światło, właśnie tak, oni odbijają światło słońca, bo oni, ci naukowcy bazują na tym, dzisiaj bazują na tym, co było 2000 lat temu, 1700 lat temu, 1600 lat temu, tak? Natomiast ojcowie Kościoła na niczym nie bazują. Ojcowie Kościoła tworzą tą bazę, na której Kościół dzisiaj stoi, można powiedzieć. Bo oni są twórcami kanonów, ale w pierwszym rzędzie, oni są tymi, którzy zaczęli wyjaśniać Pismo Święte. I od samego początku czytamy, że Piotr otrzymał klucze. Ile żeśmy tego czytali? A ja panu zadaję pytanie od ponad tygodnia. Kanony, proszę mi pokazać wiarę pierwszych ojców Kościoła, którzy mówią, że papież nie ma żadnej władzy. Z pierwszego wieku, z drugiego wieku. Proszę mi to pokazać. Proszę mi pokazać, no ale oczywiście to są pisma bez znaczenia, tak? No to jeżeli to są kronikarze, to proszę mi pokazać koptyjskich kronikarzy, którzy piszą, że papież nie ma żadnego znaczenia, że żaden biskup nie podlega nikomu wyższemu, tak? Proszę mi pokazać, że Rzym nie ma prymatu. Proszę mi pokazać, pan ostatnio postawił tezę, że Vicario Christi to jest sobór powszechny. Proszę mi pokazać, że pierwsi ojcowie w pierwszym, w drugim wieku uznali, że wikariuszem Chrystusa na ziemi nie jest Piotr, ale sobór powszechny. Postawiłeś pan tezę. Czym ją żeś uzasadnił? Tylko tym, że żeś sobie pan powiedział, tak? No właśnie, to jest uzasadnienie. To nie jest żadne uzasadnienie. To są po prostu pańskie wymysły, których pan nie potrafisz zakotwiczyć w historii pierwszego kościoła. Tylko po ponad tygodniu, jak codziennie panu zadaję to pytanie, wydusił pan z siebie co? Pracę naukową sprzed 16 lat? Sorry, jeśli ja bym chciał, to ja bym pana zasypał tonami ton prac dzisiejszych na temat historii Kościoła Rzymskiego Katolickiego z papieżem na czele i jego prymatem. Ale to nie ma sensu, bo tego jest miliony ton. Natomiast to, na czym należy bazować, ja bazuję, pan nie, to są pierwsze wieki, historia pierwszych wieków, wiara pokazana pierwszego kościoła właśnie przez pisma i nauczania pierwszych świętych ojców apostolskich, którzy, prawda, pisali i pouczali w duchu Ewangelii. Pan tam nie sięgniesz, bo takich koncepcji, jakie pan stawia, nie było. One się pojawiły później, tak? Te heretyckie odstępstwa, można powiedzieć, zaczęły się już pojawiać po ustanowieniu Konstantynopola jako drugim Rzymem, nowym Rzymem, drugi po Rzymie, tak? Po biskupie Rzymu, prawda? Bo cesarze wschodni właśnie mieli chrapkę na to i patriarchowie wschodu byli związani właśnie z cesarstwem, prawda, i cesarstwo, jak i też patriarchowie chcieli się oderwać od Rzymu. I to się zaczęło tlić właśnie z powstaniem Konstantynopola, prawda, no i wybuchło w połowie XI wieku, 1054, tak?
i list papieża do patriarchy Konstantynopola z 1053 roku. Proszę sobie przeczytać, jak papież pisze do niego o jedności Kościoła, o jedność chce. List jest z 1053 roku. List papieża Rzymu do patriarchy Michała. Tak? Poza tym, kanony. No przecież kanony, panie Piotrze, one się same interpretują. One są tak napisane, że po prostu dziecko z przedszkola zrozumie, że wie, że jak coś jest po czymś, to znaczy, że to, co jest pierwsze, wyżej stoi od tego, co jest po czymś, tak? Więc zobaczmy sobie strukturę pierwszych kościołów. Przed powstaniem Konstantynopola kościoły, wszystkie kościoły podlegały Rzymowi. Oczywiście zawsze podlegały Rzymowi, tak? W IV wieku powstaje Konstantynopol, czyli ma tą rangę praktycznie jak Rzym, ale jest po Rzymie, tak? Otrzymuje od Rzymu olbrzymi wachlarz możliwości i przywilejów, ale jest drugi po Rzymie, po biskupie Rzymu. Czyli Konstantynopol podlegał bezpośrednio Rzymowi. Tak? I teraz zobacz co pan, jaką masz hierarchię w kościele. Hierarchię urzędu. Pierwszy jest Rzym, drugi po Rzymie Konstantynopol, a następnie wszystkie kościoły, ponieważ Konstantynopol obejmował, mówiąc krótko, kościoły wschodu, Azji Mniejszej, tak? A więc pod Konstantynopol podlegała Antiochia, pod Konstantynopol podlegała pańska niezależna, powszechna Aleksandria i wszystkie inne kościoły wschodu. Więc widzisz pan trzy stopnie, a nawet cztery stopnie. Pierwszy jest Rzym, później Konstantynopol, Aleksandria. Aleksandria, która jak widzimy w kanonach, odpowiadała za kościoły i prowincje egipskie, więc zwykły biskupina z Egiptu podlegał prowincji aleksandryjskiej, tak? W pierwszym rzędzie ja podlegam biskupowi Aleksandrii, jeśli jestem na terenie jego jurysdykcji. Tak? Biskup Aleksandrii, który sprawował pieczę nad kościołami Egiptu po utworzeniu Konstantynopolu, odpowiadał przed patriarchą Konstantynopola, a najwyższa instancja Roma locuta causa finita był Rzym. Proszę sobie poczytać. To już o tym mówiłem. Jeżeli pana to nie obchodzi, to jest pański problem, mówię do reszty. Zapoznajcie się z biskupami, którzy nawet po utworzeniu Konstantynopola, jeśli mieli problemy, to i tak udawali się do Rzymu. Oczywiście nie wszyscy, byli też i tacy, którzy szli do Konstantynopola, ale proszę sobie poczytać, poszukać o tych, którzy chronili się i szukali ułaskawienia i pomocy w Rzymie. Dlaczego? Bo od początku wiedzieli, że Rzym ma władzę najwyższą i ostateczną. I to jednoznacznie wynika z pism ojców Kościoła. Oczywiście ja wiem, pisma historyczne i tak dalej. Więc panie, jeżeli pan pisma historyczne z czasów, kiedy Kościół powstawał, uważasz za nieistotne, a przedstawiasz mi pan jakąś książeczkę naukową z Uniwersytetu Glasgow 16 lat, to żeś pan naprawdę upadł na umysł. Bo ja mogę teraz panu powiedzieć, że ta książeczka jest tyle warta, co każda inna książka z biblioteki. Natomiast pisma ojców Kościoła są jedyne. I wszystkie dzieła historii Kościoła, które powstały dzisiaj i powstawały na przestrzeni wieków, oparte są właśnie o to, o czym my mówimy. Święty Ignacy Antiocheński, święty Ireneusz z Lyonu, święty Klemens, prawda, tam się zaczyna wszystko. I my tam stamtąd zaczynamy, jak tak w pigułce, właśnie stamtąd, od apostołów i od tych, którzy wyssali z apostołów wiarę i ją przekazywali i spisywali, prawda, w swoich pismach, systematyzując sprawy Kościoła.
normując Kościół, prawda, i na podstawie pisma, tak? I widzimy, że od pierwszych chwil, już tu w dziejach apostolskich to widać, tu już Ewangelia mówi, prawda, jest przywódca Piotr, jego następca. I widzieliśmy i czytaliśmy to 100 razy. Oczywiście przesadzam, no ale czytaliśmy to kilka razy, że przez Piotra, że skoro Kościół trwa, to i stolica Piotrowa musi trwać. Ile razy żeśmy to już powtarzali? I teraz to już mi się po prostu nie chce czytać. Streszczam to w pigułce. I Pan mnie, mówisz w jednym wpisie, że ja zarzucam Panu niewiarę w sobory, w synody i w ojców Kościoła. Ja to powiedziałem Panu. A Pan sobie obciął synodę, obciął ojców Kościoła i mówi, że ja Panu zarzucam niewiarę w kanony soborów. Ja zarzucam Panu niewiarę w kanony soborów, niewiarę w synody biskupie i niewiarę ojcom Kościoła. Niewiarę w kanony synodów, dlatego, bo gdyby Pan poprawnie rozumiał kanony i miał trochę oleju w głowie, to byś Pan nie był koptem, tylko byś był Pan rzymskim katolikiem. Bo skoro Konstantynopol jest po Rzymie, to Rzym jest pierwszy. Zachowuje to pierwszeństwo. Teraz Pan gada, że Rzym odstąpił od Konstantynopola. Puknij się Pan w łeb. Rzym, który trwa nieprzerwanie od czasów Piotra, oderwał się od Konstantynopola, który na mocy władzy rzymskiej dostał uprawnienia 400 lat po Rzymie, tak? Więc co od kogo odpadło? Co od kogo odpadło? Rzym? Jeszcze raz. Rzym istnieje od Piotra. I to pokazują ojcowie Kościoła. Konstantynopol powstał 400 lat później, na mocy uprawnień z Rzymu. I w 1054 roku Rzym złamał kanony. Nie, Rzym nie złamał kanony. To Konstantynopol złamał wszelkie kanony. I to widać jak drut, bo gdybyś pan znał kanony, naukę kościołów i synodów, to byś pan wiedział, że Konstantynopol pogwałcił. Jeszcze raz, prawda, biskup opato afrykańskich. Stolica apostolska jest w Rzymie, żeby żadna inna stolica nie przeciwstawiała się tej jednej. Tak, to jest IV wiek. I to dokładnie zrobił Konstantynopol. Przeciwstawił się Rzymowi, bo władza uderzyła patriarchom Sodowa do głowy. I się oderwali. Wy żeście się oderwali. Bożem trwał. A wy żeście odpadli. 600 lat żeście byli. Znaczy Konstantynopol po 600 latach odpadł. No właśnie. Więc Panie Piotrze, jest Pan bezsilny. Jeszcze raz. Kanony, które mówią, że soborem, że wikariuszem Chrystusa jest Sobór Powszechny. Kanony, które nie uznają prymatu Piotra. Kanony, które nie uznają prymatu Rzymu. Masz Pan pracę domową. Rozumiesz Pan? Więc jeszcze raz. Kanon, który mówi, że wikariuszem Chrystusa jest Sobór Powszechny, a nie papież. Kanon, który podważa autorytet Rzymu, że Rzym wcale nie ma żadnej władzy. Tak? Kanon, który potwierdza, że wszystkie kościoły są równe sobie i żaden biskup nie podlega komuś, kto jest wyżej od niego. Bo to, Panie Piotrze, że biskup Antiochii nie może się wtrącać w sprawy Cypru, to jest normalne i to funkcjonuje w kościele rzymskokatolickim. 100 razy to mówiłem. Biskup Katowic nie ma nic do biskupa Częstochowskiego, a Częstochowski do katowickiego. Rozumiesz to, Pan? I o tym była deklaracja i kanony w Cyprze, żeby Antiochia się nie wtrącała w sprawy Cypru. To jest pewna dyscyplina. Biskup na terytorium swojej diecezji jest niezależny od innych biskupów. Zależy tylko od papieża. Pozdrawiam. I proszę, Panie Piotrze, pomyśleć i podać mi coś z pierwszych wieków, od Piotra do
V wieku, co by potwierdzało pańską wizję Kościoła. Niech to będzie, co chce. Napisane przez świętych uznawanych przez rzymski katolicki Kościół i przez prawosławnych. Bo święty Atanazy, uznawany przez prawosławnych, był posłuszny biskupowi Rzymu. Kiedy miał konflikt z Antiochii, udawał się do Rzymu. Święty Atanazy Aleksandryjski, twój papież! A więc skoro był taki niezależny, to dlaczego udawał się do Rzymu po pomoc? No właśnie, poczytaj sobie pan trochę historię też ojców Kościoła. I nie pleć bzdur. I jeszcze raz panu bez ogródek mówię. Nie wierzysz pan ojcom Kościoła, nie wierzysz pan synodom i nie wierzysz w kanony, które jasno i wyraźnie mówią: Rzym pierwszy, później Konstantynopol. A skoro Konstantynopol został ustanowiony pod Kościoły Wschodnie, to Aleksandria, pański niezależny i powszechny Kościół, był pod Konstantynopolem. A więc patriarcha Aleksandrii podlegał patriarsze konstantynopolskiemu, a ten rzymskiemu. Pozdrawiam.